Once we were many. Now we are few. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia. The White Wolf. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Ja jestem Profi, przypominam o kciuku w górę, subskrypcji mojego kanału. Możecie też podesłać ten filmik dalej. No i co, idziemy. Idziemy za Vernonem. A nawet pobiegniemy sobie. Coś tu nie gra. Sprawdźmy, co się stało. W szachy gra. Szach i mat. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Niezbyt. Żeby zabić czas? Na pewno nie. Jestem królem. Ja nie mam czasu do zmarnowania. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. Kurna, filozof. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Szuszu. 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 Serce pompuje życie. Zbijam pionka. Słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę. Słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy. Wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, królu. Gówno wiesz. Powiedziałeś tak, żeby się podlizać. Ciekawe, skąd wiedział. Przecież nie mówiłem dosłownie. Pierwsza ukryta prawda. Król zawsze otoczony jest głupcami. Rozumiesz? Nie, nadal nie rozumiem. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Jasne, że rozumiem. Po co przygotowałeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Myślałem, że spotkamy się z redańskim szpiegiem, a nie królem. Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Szukam skurwiela juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. No więc mów, gdzie go mogę spotkać. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się, dlaczego.
bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Standard. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę, a teraz idźcie już. Z tobą, Roche. Porozmawiam przy innej okazji. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest junior. Wiesz co, Geralt? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Vess i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie, powiem ci więcej. Spoko. Dzięki za pomoc, Roche. Do zobaczenia. I rozumiem, że już, no... Zobaczmy sobie inne misje. Zlecenia. Coś jeszcze można zrobić. Nie no, myślę, że zajmiemy się tym już do końca. W wiecznym płomieniu nasze grzechy spłoną. No kurde, myślałem, że tu przez tą przez wodę przejdę. Nie, na lokę. Pójdziemy naokoło mostem. No ale w sumie to zadanie nie musiałem go robić. Jak można było inaczej to zrobić. Tak jak widać. To raz, a dwa, myślę, że sobie jeszcze tutaj zanim pójdziemy, to poczekamy sobie do lepszej pogody, co by na to. Zawsze w Wiedźminie mi się lepiej podróżuje, kiedy nie pada. Dobra, no i od razu lepiej. Chociaż pewnie zaraz znowu zacznę. Dobra, ile to mamy teraz? Dostań się do środka kryjówki juniora, no spoko. Nie wychodzą i nie wychodzą? A ty to czego? Gdzie skurwiel junior? Widziałeś go? Twardziel. Trzeba dać znać skurwielowi, że ktoś za nim węszy. Przyszedłem dogadać sprawę nowych dziewczyn dla juniora. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Znasz go? Nie znam. Jestem tu nowy. A co się przytrafiło Norbertowi? Przytrafił mu się tasak. Szkoda chłopa. Lepsze to niż śmierć na suchoty. Pamiętasz? Był już jakiś taki schyłkowy. Dobra, zapamiętaj sobie na przyszłość, że dziwki dla skurwiela wprowadza się od tyłu, kawałkiem starego kanału. Idź tamtędy! Dzięki, będę pamiętał. No. Okej. Okay. Charakternie, co? No ładnie obgrodzone. A w sumie to już byliśmy kiedyś w tym części miasta Velen, gdzie to jest. A, to jest w ogóle z tej strony. A, bo on jest Velen, czemu mi się z Nowigradem pomyliło? Dobra, czaję. To co zawsze. Zaczęli od paznokci, skończyli na łamaniu. Dobra. Ciebie też przyszli ludzie z kurwiela juniora? Po opłatę za ochronę? He, biznes za. I wszyscy zapłacili. Tylko Wolter się budował. Czyli tędy. No nie powiem, że mi się tu nieco nie przyda, nie? Okej. No, trochę informacji o Velen, nic ciekawego, tak szczerze mówiąc.
Tej o Nowigradzie coś można sobie przeczytać. Dobra. Idźmy dalej. Nie będziemy tutaj każdej książki podnosić i czytać, no. O kurwa. Dobra, że nie było tak ten. To jest wysoko, nie? Widzicie, że kanałem, no spoko. Mi się coś wydaje, że mnie wyrobiliście. No to chyba skorzystałem z tego przejścia, nie? Czemu mi to pokazuje? A. Muszę zejść, tak? Muszę iść drobiny, nie można spaść. Nie, no tędy, no na 100%. Tylko czy tu? Zamknięty, czyli nie tu. Czyli na początku dobrze poszliśmy. Ale jak zwykle muszę przekombinować. Ja, za daleko. Nie to. Gdzie są dziewczyny? Nie ma. Zajdźcie go od krzyca! Śmierć za śmierć! Zbarbaruj go! Zbarbaruj! Dobra, typie. Podpalaj. 100 razy szybciej dadniesz. Dobra, pozbierajmy to, co oni tu mieli. Zawsze będzie coś na sal. Okej, macie tu coś jeszcze do zebrania? A, tu jest ten. Się zastanawiam, co to jest taki czerwony. A to ściana przecież. No, wiesił. Wiesiek. No, wiechu. Kurde, obrazimy. Niestety jesteście jacyś trudni do pokonania, szczerze mówiąc. Może to dlatego, że długo żeśmy się tym zadaniem zajmowali. I troszkę nam zeszło level. Potrzebny klucz, no spoko. Mam nadzieję, że ten kluczyk znajdziemy. Ballady i hymny, no to pewnie jaskier, nie? Dałem życie. O, tu się pewnie czegoś nauczymy, jakiś wpisik nam dojdzie. Albo i nie dojdzie wpisik. Też zamknięte, no dobra. Czyli jednak idziemy tutaj. I teraz idzie do góry. Skurwysyn, jeśli tknął Ciri, nie daruje mu tego. Znaczy wątpię. Nie jest taki głupi. Została przybita. No nieźle. Co jest do chuja wafla? Pierdol, nie widzisz? Ja pierdolę! Dostał luja. Kolano. Ja pierdzielę.
mnie, kurwa! Nikt tu nie przyjdzie. Przestań! Czego chcesz? Witaj, Junior. Długo cię szukałem. Przyszedłem cię zabić. Dam ci wszystko, co mam. Jak cię nie zabiję, to mi nie dasz, nie? Jak cię zabiję, to mi nie dasz, nie? Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa dziewczyna? Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać. Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem rozmawiać z ludźmi, z którymi normalnie nie chciałbym rozmawiać. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Zajebiście wręcz bym powiedział. Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne fira coś tam, a dziewuszka i fircyk przynoszą mi skarb Ziggy'ego Roivena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o, to chcieli zreperować. Filakterium? Jak niby miałby się naprawić? Nie ja, ale znam tu różnych ludzi. Kręcisz, Junior. Ja oczekuję konkretów. Opowiem ci wszystko, wszystko po kolei. Będzie historia Ciri? Będzie historia Ciri, kurde. Cieszy mnie to. Mam złe przeczucia. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy Dudu w rękach skurwiela juniora. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentami. Na pewno nam się uda. Głowa do góry. Słynne ostatnie słowa. Dowiedziałeś się, gdzie dokładnie skurwiel junior przetrzymuje Dudu? W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Przejdę po dachach. Ty czekaj na mnie przed domem skurwiela. Wiem, przypadek, że akurat jest rusztowanie. Nie rzucać w oczy. Jeśli zrobią ci krzywdę, ja nie daruję tego skurwielowi. Muszę wleźć na dach. No dobra. No to wchodzimy. Czuję się teraz jak w Harrym Potterze, kappa. Też się człowiek tak wspinał. Pokój na ostatnim piętrze z balkonem. Byleby się nie spieprzyć, nie? Jest balkon. Zobaczmy, co w środku.
No, przez to okno, okej. Już myślałem, że przez to małe. A teraz, mój przyjacielu Dodo, zamierzam zmienić narzędzie. To już mi się znudziło. Jesteś pierdolonym świrem, junior. Mówił ci to ktoś? Dużo zyskuję przy bliższym poznaniu. Lubisz poznawać nowych ludzi? Zamierzasz mnie komuś przedstawić? Tak, stoi za tobą. O, jesteś. To miło. Albowiem czekałem na ciebie. Zajebie cię, kurwa! Patroszę cię, kurewko. Gdzie skarb Roivena? Wypatroszę cię, kurewko. Kurna, jebniemy. Zawsze Ciri jest trudno grać. Zawsze nią jest strasznie trudno ugrać. Mam nadzieję, że mnie wczyta tutaj u niej. Przy tej walce już. A nie gdzieś wcześniej jeszcze Geraltem, bo będzie lipa trochę. Tu jest mało miejsca jeszcze do robienia uników. Tylko 3 na 10 chłopów przeżywa wiedźmińską próbę traf, tak? Tam było coś, że umierają w mękach, tak reszta? Zajebie cię, kurwa! Skarb Roivena! Wypatroszę cię, kurewko! Gdzie skarb Roivena? Lubię tę umiejętność, ona jest zajebista, nie? A często o niej zapominam. Idą. Dudu, słuchaj. Zrobimy to tak. Zapierdolcie dziwkę! A ile mamy HP? No to się wjebałeś! Trzymajcie się w kupie! Chodźcie! Kończę sukę! A wry, chcesz? Coś jeszcze? No, tam są następni na dole. Dostań się z kryjówki z kurwiela juniora, no dobra. Chodź, Ciri. O kurde. Shit, niedobrze. Kurwa. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję. Polećcie filmik znajomym. Trzymajcie się. Na razie. Once we were many. Now we are few. Among us, a legend, the one they call Geralt of Rivia, the White Wolf.